Siemano, tutaj Frostek. Przepraszam, ale początek filmu się nie nagrał poprzedni, więc nagrałem teraz to. Teraz muszę się uwijać, bo mi czasu nie starczy. Chodzi o to, że podpowiem tylko, znaleźliśmy kopalnię krasnoludów, mamy spokój temy. Więc miłego oglądania i życzę łapkowania, pa. Siemano, tutaj Frostek. Wracamy po cięciu, bo było małe cięcie. Bo sprawdzam jedną rzecz, a poza tym były okropne lagi. Teraz chyba się uspokoiło. Uspokoiły się te lagi. O, jedna rzecz, zauważcie, bo to jest United Player Movie, to mam takiego skina, a ja tak naprawdę oko mam na dole, więc mam jakby takie oczy. By to widzieć, jakie to śmieszne. Więc tutaj będę na tym skinie grał. Nasz portal. Szczerze, podajcie mi mod na 1.5.2, dzięki któremu będę mógł sobie zaznaczać waypointy i takie, co, aby się nie zgubić. What? It's magic! To magia. A dobra. I według mnie to oprócz Invasion Mod, powinienem na kolejny odcinek wgram tego Trick-or-Treatora. Ale. A nie, jak. To samo, tyle że Timber się inaczej nazywa, bo na tą wersję. I może Smart Moving. Nie, dobra, ja nic więcej nie gadam. Wy decydujecie, tylko wy. I wyłącznie wy. Więc ja nic nie gadam. Nic nie gadam. Osiągnięcie! I mam polską wersję. Jakby... Co? Miałem myślę, że się osie... Mordor. I Shire. Bardzo dobrze. Może wam pokażę też... W tej przerwie mój świat, co sobie zbudowałem i dzisiaj dopiero zacząłem grać i dużo nabudowałem. Dobra, ja nie jestem takim, wiecie, szukam Misty Mountains, tam chcę się osiedlić, bo uwielbiam. Halo? Kopalnia krasno... Sorry, lag. Sorry. Będą lagi czasami. A jako... Kopalnie krasnoludów? Szczerze, pierwszy raz mi się wygenerowała. Przyda się Rise Minimap. Siema! Siema! Ty jesteś Dwalin. Nazwaj się Dwalin. Tak, cześć Dwalin. Wiesz moje, gdzie jest Gloin? I... O! Czy siema Gloin? Wiesz... Boże, jakie fajne. Czy to jest? Ten, jak to się nazywa? Zapomniałem, ale to jest... To jest ten taki z mocarną brodą. A to Bombur! Siema, Bombur. Dobra, ja tak idę, powinien być. Fajnie się rzeczy wygenerowały. Ale ja tak sobie idę. A zapomniałem o kilofie. A może sobie od razu zrobimy kilofka... Z... A może ich zrobię z ich ingotów. Nie, na początku zrobię normalny żelazny. Bierzemy oczywiście. Bierzemy kamienny, ale co tu? Znaleźliśmy żelazo. Nie gardzę. Węgiel.
I powiedzcie mi w komentarzach, bo się nie znam na tych rudach, czym się wydobywa mitril, bo i czy brązo, rzeczy z brązu są dobre, bo ja ostatnio robię masę rzeczy z brązu, ale nimi nie da się wydobyć mitrila. To powiedzcie, czym się da, bo ja nie wiem. Nie pijcie przy mnie potek. Straszycie mnie. Dwaren brick? Siema. Macie dwaren bricki, wiesz? Dobra, tu wrócimy. Teraz idziemy tu. Oje. Zapowiada się fajnie. Chlebek się przyda. O! Straszne dźwięki minecraftowe. Ale farta mamy, ludziska, że drugi odcinek, a jesteśmy już w kopalni. Dobra, rozumiem, że tu nic nie ma. Nie będę ją okradał, bo to ładna cegła. Później przyjdziemy po nią. Na razie niech sobie tu będą. Niech sobie żyją. I po co mam ten kill-off? Drewniany. O! Widzimy, idziemy na wojnę. Tinor. Tak, zgadłem. Szkoda. Koperor! Mamy ludziska. Robimy ten. Rzeczy z brązu. I na serio, myślę nad nazwą ludziska. Czemu mówię ludziska? Bo lubię was. Jesteście mili, kochani, moi ludziska. Dobra, nie rozszalajmy się. Dużo żelaza mam. Bardzo dużo. Wiecie, jak na pierwszy ten. Duże macie te kopalnie. Drugi odcinek. 20 minut grania. A diaksy? To jest silver ore. Ludziska, jakie my farta mamy. I powiecie, czy dwaren pickaxy są dobre. Bo też nie wiem. A czy nimi się ten mitrilla wykopać albo diaksy? Ale ludziska, mamy farta. I tu jest masa surowców, tyle że potem jak stąd wyjdziemy. Boję się, że się raczej zgubiłem. Da, czyli tu jest koniec tego szybu. Koper. Siema, bombur. Nie wiem, czy wy, ale ja oglądam tego Hobbita. Jest bardzo fajny. Dobra, tu miałem pójść. Czy to jest to wejście? Sprawdźmy. Może drugie i się tak połączyło i byłoby zarąbiście. Bym się wtedy tu osiedlił. Ale długo się idzie. O! Wiedziałem, że on otwiera buzię. Tja, jesteśmy z powrotem, więc przenocujemy tu. Śmiesznie. Od kiedy się schodzi po plecach? Oh yeah. Ile tych torinów? Weźmy ich piecyk. Bardzo się przydaje. Wiecie, trochę już przed tym grałem. Ale duże piecyki też mają hobity. Fajne. Może jednak zamieszkamy u krasnoludów. Będziemy wtedy bogaci. Tak rozmyślam, że lepiej byłoby nawet... mój plan jest taki, że będziemy u krasnoludów przez chwilę, jak się wzbogacimy. Idziemy do elfów po mitril. I robimy z siebie mitril, robimy ksierską mitrilową zbroję. Ci... ten...
nie wiem, jak będzie dobry ten pickaxe Duaren, ale chyba dobry. Patrzcie, czy jest taki jak deksowy, lub jak żelazny, lub jak emeraldowy, chociaż nigdy nie grałem. Widać, chyba tu nie byłem. Nie, byłem. Ale można się tu pogubić. Szkoda, raz mnie nie... What the fuck? Co to jest? Co to jest? Glowstone? Co tu robi Łopata wygląda na szybką. Oczywiście tu byliśmy. Nie, jednak teraz coś te korytarze nie wydaje mi się takie. O! Idziemy, widzę. No. Fajne. Dobra, ale mój priorytet? Znaleźć ich crafting table. Bo tu gdzieś widziałem. Nie byłem tu. Potrzebuję ich crafting table. Tinor? Ja. A nie wiedziałem, że to ma kolejny poziom. Teraz wjedziemy ten do końca. Copper ore. To rozumiem. Wiecie, ludziska? Słuchajcie, myślę, będziemy mieli chyba... Co ja zrobię tego? Seta z... Z tego, z brązu. A więc... Kopiemy! Tin. Szkoda, że nie można coś zrobić tin tego, zbroi. Byłby... Ja bym to dał takie... Jakby była kamienna, to taką jakby była kamienna. To chyba skórzana lub takie coś. Ale by była fajna. Takie tin. Co za ruda. Patrzcie, co za metal. Przy okazji. Nie wiem, ile ten odcineczek już trwa. Ale mi się bardzo przyjemnie gra i mógłbym to nagrać nieskończoność. Więc chyba będziemy już powoli kończyć. Dobra, wbiłem tu. A, dobra, wykopałem. Siema, Fredzie. Glowstone? Dobra, już spotkam to, ale... Od kiedyś... Glowstone, ziemi... Aż szlak. Szkoda, że nie działa Ethereum The Lord of the Rings. Przynajmniej u mnie nie działa. Że muszę mieć jedno inaczej. Mi nie działa, bo mi nie działają te. Te dwa światy razem. Tego szukałem. Nie, to chyba trzeba kill off'em. Wiem, że tylko w wiem z doświadczenia, że u elfów to można było tylko craftować te elf spiry itp. I w elf tym. W elf. No. W crafting table. Elfowym. A więc wyłazimy na powierzchnię. I. Boże, ludzie. By raczej smerfy! Na serio? Dobra, a więc pa pa, ludziska. Może to będzie dłuższy, ale do pa.